Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy nowego skina. Chyba nikt się nie spodziewał, że ten skin tutaj będzie, ponieważ jest po prawej stronie. Jest za 1500, co już w ogóle szok. I jest świetny. Jest naprawdę świetny, od razu wam mówię 10 na 10 i pasuje do niego wszystko z buglingów. Zbieraki większość, lotnie większość, skin Cloaked Star. Nie wiem jak po polsku, zaraz zobaczymy. Po polsku Zamaskowana gwiazda, tak jak się spodziewałem, yy, w ratowaniu świata jest ten sam skin. I powiem wam tak, że to jest chyba jeden z lepszych skinów męskich, ponieważ i jest chudy, i ma captur, i fajnie wygląda, BDS totalny. Super wygląda ten skin. Naprawdę. Nie ma niestety backblinga, co dla was yy, może być minusem. Ale prawdopodobnie do, dodadzą do niego bling, bo jakiś był błąd z tym backblingiem, z tego co mi się wydaje. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien, więc tego nie mówię wam od razu. I kolejna sprawa. Zostawcie suba, komentarz i łapkę w górę. Dlaczego? Dlatego, że zrobię wam jeden giveaway na tego skina i opłacamy się naprawdę zostać suba. Lecimy po 100K już jest 89 ponad y, tysięcy. Lecimy po 100 tysięcy, brakuje niecałe 11K, więc naprawdę to jest bardzo mało, bardzo szybko może to wejść. Yy, I ten skin jest naprawdę sztosem. Z zaufajcie mi, patrzcie. Trochę osób mi na live'ie mówiło, że nie jest ładny ten skin, ale ja wam pokażę tutaj. Jeżeli chodzi o bug blingi do tego skina, na szczęście nie muszę pokazać bug blingów z innymi skinami, bo nie ma tu bug blingów. Eee, pokażę wam tak. Wszystko po kolei do niego pasuje. Pelerynka, to, to, tarcza. Wszystko pasuje do tego skina. Ten skin jest minimalistyczny jak agentka. Yy... Jaka agentka to jest? Yy... No ta z karnetu trzeciego sezonu, wiecie jak ona się nazywa. Elitarna agentka. Yy, I naprawdę zobaczcie, że praktycznie wszystko do niego pasuje. Nawet te takie dziadostwa od Ka yy, Kriteriona i od yy, Obliviona, Skrzydła wszystkie. Stos. Naprawdę skin mega mi się podoba. Bugmini daje od razu ze względu na to, że szybko je przelecę i będzie git. Yy, Będę tym skinem bardzo dużo grał i na jakichś tryhardowych grach i tak dalej będę grał właśnie tym skinem, ponieważ on jest idealny pod tryhard i idealny, bo ładnie wygląda. Według mnie skin dziesiątka na dziesiątkę będzie dużo grany. Wiem, wiem, wiem. Często mówię, że będzie dużo grany. Skin jakiś tam jakikolwiek, ale ten musicie mi już zaufać, że będzie grany. Naprawdę pasuje do niego wszystko, nawet te plecaczki tutaj takie dziwne. E, przede wszystkim pasuje chyba taka tana od y, motocyklisty. Ładnie na wygląda, chociaż ona jest tutaj biała i tutaj przydałaby się czarna cała, ale ok nie będzie. Co jeszcze? Skrzydła do niego wszystkie pasują, tarcza, to w sumie wszystko widzieliście, skrzydła, zobaczcie, sztos, 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 pelerynki idealnie, jedna, druga, idealnie pasują. Okej, okay, weźmy sobie bez bagmiga tak jak on jest, do tego weźmy sobie zbierali jakiś z mieczykiem, właśnie ustawiłem sobie ten od, ten nóż do filetowania, niech będzie. I jakąkolwiek lotnie weźmy, nie wiem, jakąś taką bardziej, bardziej taką. O, smoka weźmy, lubicie smoka. Yy, spadanie krucze. Okej, okay, nie wiem co tu się dzieje. I plac za was sprawdzimy tego skina. Sprawdzimy tego skina, jak wygląda w grze. Co my tu mamy? Mamy skina, który w gierce. No wygląda świetnie, no prześwietnie. No... Nie wiem jak ktoś mi w ogóle live powiedzie, że ten skin jest słaby, no nie wiem. Ktoś mi napisał, że ten skin jest 3 na 10, no ale ten skin jest super. Naprawdę, i to ja muszę powiedzieć, bo po tym jak przeanalizowałem z 50 skinów w odcinkach, powiem, że ten skin jest super. Będę teraz jak biegał chwilę, żebyście zobaczyli mniej więcej jak w gierce wygląda to, eee, do tego jeszcze sobie znajdziemy jakieś lunchpada, żeby pokazać wam z lotnią, bo nie pomyślałem w sumie wcześniej. Sztos. Dobra, skrzyneczka jakaś. O, dobra, weźmy tak. Sztucer się przyda przy wychylaniu. I jest lama, dobra. Weźmy sobie lamę, żeby jakiś landspad był. Jest, na szczęście jest. I okej, okay, pokażę Wam, jak wygląda z każdą. No nie z każdym lotniem, ale jeżeli pasuje do jednej lotni, to będzie pasował do reszty. Bo już sprawdzałem go z paroma lotniami przed, przed nagrywką na live i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że pasuje idealnie do większości lotni. Patrzcie raz ze smokiem. Powiem wam tak, ten ninja jest sztosem totalnym. Eee, jeżeli macie fałdolce, przede wszystkim zostawcie sobie na karnet To oczywiście, bo zaraz z wszystkie sezonu Ale jeżeli macie wolne fałdolce, to bierzcie tego skina. Serio, jest sztosem. A jeżeli nie macie fałdolcy, to zostawcie suba, lajka, like dzwoneczek. I wydaje mi się, że za, za dwa. Nie, bo jest na jeden dzień. To jutro, jutro będziemy robić losowanie Dzisiaj będziemy robić losowanie w sensie, bo jutro jest już noc i mi się wydawało, że. że jutro nie, ale wiecie o co chodzi. Dzisiaj na live będziemy robić losowanie pod wieczór. Przed nowym sklepem będziemy robić losowanie, jeżeli ktoś nie będzie miał tyle czasu, bo szkoła wiadomo oczywiście, to zrobimy to wcześniej. Eee, tak w normalnej godzinie, koło 18 powiedzmy wylosujemy tego skina. Eee, ja sobie przygotuję PSC, żeby dać osobie zainteresowanej, osobie, która wygra PSC i lecimy po 100 tysięcy subów, dziękuję wam bardzo za to, że jesteście ze mną. Eee, na 100 tysięcy subów mam przygotowane takie dla was rzeczy, że naprawdę... Głowa mała. <laughs> skin jeszcze przy wychylaniu. Nie zasłania nic. Jest idealny. Jest idealny do wychylania. Tryhardowy skin, który jest świetny. Jak wyszedł w Ratowaniu Świata, to miałem nadzieję, że wyjdzie też w Battle Royale i widzicie. Dali, dali mi go w Battle Royale. W Ratowaniu Świata go też kupiłem, ale nim nie gram, bo jest podobno słabym ninjom. A tutaj będę nim grał, bo jest świetnym skinem. Więc e, dziękuję wam bardzo. Nie Dobra, easy. Dziękuję Wam bardzo. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na streamie dzisiaj. Stream koło 16. Narka.